Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W pierwszy piątek marca witam serdecznie i pozdrawiam nas wszystkich hasłem tegorocznego Światowego Dnia Modlitwy, a czytam to z listu do Efezjan pierwszego rozdziału. Usłyszałem o waszej wierze. Dziś przez całą dobę z całym światem łączymy się i wraz z kobietami z Tajwanu modlimy się i rozważamy słowo biblijne, które wskazały nam siostry. A czytam je z listu do Efezjan, pierwszy rozdział, 15-19 wiersz. Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Jezusa Chrystusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i pamiętać o was w swoich modlitwach. Niech Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, da wam ducha mądrości i objawienia w poznawaniu Go. Pełne światła oczy serca, abyście widzieli, czym jest nadzieja, do której was wezwał, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i jak wspaniały jest ogrom Jego mocy względem nas, wierzących, według działania siły Jego potęgi. Kobiety z Tajwanu piszą. Ktoś pisze list, apostoł Paweł albo ktoś inny w jego imieniu. Wówczas dwa pokolenia po Jezusie do kościoła w Efezie, a teraz do nas. Autor listu dziękuje Bogu za Efezjan, żyjących miłością i wiarą. Modli się, aby otrzymali ducha mądrości i objawienia i aby poznali go przez światło i natchnienie Ducha Świętego. Rozbrzmiewają wielkie słowa – wiara, nadzieja i miłość, mądrość i objawienie, siła i moc, potęga i wspaniałość. Autor listu całkowicie jest przepełniony tym, co Bóg chce nam ofiarować. Wtedy takie obietnice dobrze wpływały na ludzi. Podobnie jest i dzisiaj z nami. Jest tak wiele trudności i przeszkód, które nas męczy i zniechęcają. I wtedy nie ufamy już ani sobie, ani Bogu. Albo przeciążamy się, uważając, że wszystkim wyzwaniom musimy podołać sami. Często tracimy przy tym jasność widzenia. Bóg może nam dać pełne światła oczy serca. Wtedy widzimy i pojmujemy, czym jest nasza wizja. To Boża obietnica Jego Królestwa, Bożego Nowego Świata. Przyrzeczona nam niczym bogate dziedzictwo. Obietnica, że ci, którzy trzymają się tej nadziei, otrzymują niesamowitą siłę. Wyrastają z mocy Bożej. W oczach Boga nie jesteśmy jak konfeti, porozrzucany wiatrem, a to tu, a to tam. Jesteśmy częściami wielkiej układanki, puzli, z których każda ma swoje niezmienne miejsce. Każda część jest inna i zróżnicowana. Każda niezastąpiona, każda związana z innymi. Razem stajemy się obrazem, którego chce Bóg, społecznością w Jezusie Chrystusie. Kiedy siła Bożego Ducha otwiera nam na to oczy serca, wtedy coś się zmienia. To, w co wierzymy i na co mamy nadzieję, okazuje się tym, jak żyjemy. I w ten sposób każdy gest i każde słowo, nasza codzienność i równość, nasza społeczność mogą stać się świadectwem wiary. Wiary żywej, która się rozprzestrzenia. I Bogu niech będą za to dzięki. Módlmy się. Boże, wysłuchaj historii naszego życia i wzmacniaj nas. Panie Jezu, daj nam mądrość, abyśmy poznali oczami serca i zrozumieli, że jesteśmy zbawieni. Duchu Święty, porusz nasze serca i umysły, abyśmy stali się błogosławieństwem dla innych. Amen. Zostańcie z Bogiem.